detektywie, musisz podjąć decyzję. No nie, no Pladi dla mnie śmierci na odległość. Tak jest. Z tej strony Kapitan Bladi. Dzisiaj sobie gramy w Gwiezdne Wrota. Ze mną jest Manojek, Diabełów, Lotar, Furman i Plaga. Dzień dobry. No, czyli ludzie ogólnie... Dobra, jak już jesteśmy przy Gwiezdnych Wrotach, to co byś powiesz na to, Plagusie, żeby odpalić te Gwiezdne Wrota? Oczywiście, odpalam imprezę. Jezu. To może być ciemno. Ma być grubo. Hejka, Flotar. Dobra, nie ma co tracić czasu. O, masz pistolet, jak chcesz, możesz. Ludzie, tak jeszcze jedna zasada, że ogólnie jak jesteście niewinni, to nie zabijacie innych niewinnych, co nie? Tak jest. Tak? Czy, ja nie jestem w tym dobry. Nacisnąłem, już się kręci, pa, już się odpala. Chodzimy wszyscy? Naciskaj dalej, naciskaj kolejne przyciski, bo za mało naciskasz, widzisz, tylko nie wszystkie światełka się kręcą. Jestem zagubiony, jak tam się wchodzi? Oj. Proszę mi otworzyć te drzwi. Nie wiem jak. Piotrek, Plaga, nie Flotar! Dobra, prawie dziękuję. Cztery światełka się palą, jeszcze dwa. Dwa. Jeszcze trochę, odpalam. Dobra, Plaga, te emocje, panowie. Zaraz pójdzie. Ostatnie światełko. A kto idzie na pierwszego tutaj próbnego? Jest. O, odpala się! Jest! Ała! Chyba zginąłem! Za mną! Okej, czyli... Jestem po drugiej stronie. Ja chyba nie żyję. Jestem po drugiej stronie! Międzygalaktyczny portal zadziałał! Ej, to ciebie tylko mnie zabiło! Wow. Mnie też zabiło! No, i tu mnie to fakt! Blady, wiesz o co chodzi, nie? No wie o co chodzi! Przysiady! Dłuższy niż Kraken! Ej, tu chyba jakieś karty są potrzebne, co nie? Bo tu są czasami takie miejsca... Ja jechałem tą windą. Tylko ja jechałem. No jak to odpadło? Jak to odpadło? Nie, ja się... Już mam zakwasy. Tu chyba jakiś dostęp, czy... Ej, widzę, że grubi to tak, że nie. To jest chyba tak zrobione, że tylko na przykład... Nosimy duży balast. Dokładnie. Jak to tam wejść do tej windy? To nie jest tak, że tylko detektyw może to otworzyć? Detektyw spróbuj to. O, ja otwieram, no ja otworzyłem. Ej, dobra, gdzie? Dawaj, jazda! Dobra, to let's go. A skąd wiecie, że jestem detektywem? I teraz Tomasz... A, no kurde, chciałem być incognito. Incognito detektivo. W sumie tu jest ciężko, bo równie dobrze to możecie być wy. Ej, diabeł, to jest równy masz dlatego nie ufaj, mano. Więc po kolei proszę wyjść. Ała! Słyszałem lalamy. To był głupi plan, dlaczego to zrobiłeś? Bo jak z tobą pięcie ty. To ty? Cicho, no i krew. Nie, znowu mi grę wywaliło. Mi też. Już grać się nie da. No. Czyli mówisz, Flotar, że w tym odcinku jesteś zdrajcą. Nie, przeczytałeś, że nie jest powiedziane. Ale Flotar jest zdrajcą od zawsze. Jestem. Bo ja jestem z detektywem. Stój, Flotar! W imieniu prawa... Nie ruszam się, dobra, wychodzę. W imieniu lewa, stój. Wracaj tu. To tak, w imieniu prawa... No stój! No stop! Jest Silajo! Już strzelam. Tylko poszło. Jakby to powiedzieć? Ta cisza mówi bardzo wiele, nie? Żeby... Proszę państwa, w lewym narożniku Furman, ale... podniesiony z pomazanym kolanem. No ja nie wiem, taki Plaga. Typowo widziałem ich z tyłu, to strzelałem. A kto to umarł? To taki chyba odruch, co nie? Zobaczcie, na to strzela. Super. Mega taktyczny No jak się kręcisz w kółko, gościu, to nie dojdziesz do celu, przecież to nie ma sensu. Oj, it's very hot. O, very, very. Really, really hot. I teraz skillsy czyste zdecydują. Ale strzela, o! Jezus! Piotrek, teraz takie tricks and skills 2016. Plecami się nie strzela, nie? No jak go chłopie sponiewieram. Będziesz mi mówił, czym się strzela. Serio? Czego uciekł? Furman, pokaż mu, kto ma bardziej pomazane kolano. Let's go. Kto ma więcej markera? O nie, o nie. Ale żeś go zgrzał. Jak oni mu pomagali? Nieźle. Przez ściany. Dobra, mi się wydaje, że nie ma sensu, tutaj trzeba co tam się znowu dzieje? Ile się strzelają. Ile pira, nie strzelaj we mnie. Kto do kogo strzela i czemu tutaj was tylu stoi? Dlaczego wszyscy... Przepraszam, nasze rundy trwają 20 sekund, chłopaki. No bo znowu się zaczęli strzelać. No bo byłem detektywem i strzelałem w dupę, to chyba było podejrzane. Błagam, ja nie wiem, bo tak tutaj wbiłem, wszyscy do siebie strzelają i tak stałe... O. Furman był bardzo szybkim chłopakiem, zdecydował, że ty, jako terrorysta, jak wchodzi do sklepu, no mówi, wiesz, tam, zamawiam piwo, gleb, kurwa! Od razu. Sorry, nie wytrzymałem presji. Furman, dlatego ty od razu zacząłeś strzelać. Nie. Zobaczyłem detektywa, chyba się nie rozgryzie. O, ta
taki, wiesz, pokazał, że o kurwa, on sensowne. Wie. Sensowne. On wie. Bałem się, że mnie rozgryzie, kino. To zabił. A czemu ty, Harry, chodzisz bez broni? Czy ty czujesz się taki... Inocentem. No, czujesz się taki... Jak nie będą chcieli zabić, to mnie zabiją, no nic. Ja jestem inogrożem. A, czyli czujesz się taki bezpieczny całkiem, no, to dziwne w sumie. Rzadko ludzie czują się bezpieczni w gronie tylu ludzi z bronią. Diabeł jest detektywem. Diabeł, szybko, przebadaj. No bo przebadaj dalej, go. Przebadaj, no przebadaj dalej. Go, badanko, mana jest pieprza. Jezu, jak no. Nie, no to... No go badanie, no, co? Dobra, dam się przebadać, stop! Nie strzelać. Dobra. Po prostu poczułem presję tłumu. Poczułem presję tłumu. Odwrócę się tyłem. Bardzo proste badanie! Zauważyliście to, że nikt nie protestował, jak chcieliśmy zabić Manojka, a nagle powiedział, ej. Czemu tak? No bo go zaczęliście zabijać, no bo nie, dziwne, ale to trochę było, nie? Bo wiedzieliśmy, że jest traitorem, zresztą... No właśnie, bo zaczął uciekać, sprzeciwił się woli detektywa. Mam rzucić broń czy co, proszę, to jest mój czas. Sprzeciwienie się woli detektywa jest... Piotrek, zabijmy go. Ej, zwiąż go, diabeł, mogę rzucać tą bronią, ile chcesz, nie? Pa. Diabeł, użyj kajdanek. Pa, zobacz, jak jestem przed bronią, widzisz to? Ty, ktoś bije! Przepraszam! A jak podleciał, dobra, zabijmy go! Jak... Ej, nie, zwołuję konferencję. Tu jest szczół konferencyjny. Musimy porozmawiać na temat tego całego bałaganu w firmie. Ej, przepraszam, mogę odpalić to nie może tak być. Panie Diable, no, czemu halo. Pan zrobił tutaj gdzie takie jesteście? Rzeczy? Ja po prostu klikam. Dobra, ja sobie idę. Okay. A czemu ja nie mam broni? Nie przyszli. Gdzie jest ten? Nieprawda, nie jestem. Co to było? Co słyszę to? Jakieś olololololol. Aha. Seems easy. Bloody był traitorem. Kto jest? Ktokolwiek nie jest inocentem, ja jestem. To strzelaj do plagi. Dobra. Może podpowiem trochę. No, dupa cycki, kurwa. Widziałem cię. Szukam. Diabeła nie oszukasz. A tu widzę jednego biednego Samarytanina. No nie, mu mi brakło, ale fajnie. Jeden na jednego znowu. Wiesz co, podrapałem się w oko. Ej, do windy idź. Ciepło. Ojoju. Kurde, uważaj, bo się sparzysz. Był taki powiew troszeczkę, no. Poczułeś pierda w ustach. No, to było bardzo dobre porównanie. Jest! Ale to był stres! Czułem te emocje. Ale to ja byłem trochę niżej. A Harry Potter taki leży wystraszony. A to Harry leżał. Ja też czytam. O Jezu. Przepraszam, to był odruch. Bo zaczęli. Słyszałem strzelanie. Widziałem. To strzelał do detektywa. To jest detektyw? Sorry. Tak, plaga, czemu do mnie detektyw strzelałeś? Sorry. Detektyw Jack. No bo tam była strzelanina, no chłopie, zobaczyłem. Ale gdzie jest była strzelanina? No tutaj, nie. Dobra, no to proszę mnie tam zaprowadzić, jest, przodem proszę. Jest official. Nie, no nie, to ty tak, przodem jest, proszę. Dobrze. Współpracował z Furmanem. Jest tutaj. Flotar jest oficja, na patrz, górze Bloody jest. Tu jest. Na górze jest, jest flotar i jak on jest zdrajca. Jak on wieku. Tak nie było. No na czyli górze jest flotar. Nieprawda. Nienormalni. Skoro Bloody mówi kłamstwa. Nie mówię kłamstwa, idzie sobie zobaczyć na górę. Przemyśl idzie to sobie na górę zobaczyć. No nie wiem, bomba no na górze ukryta. To Bloody zapraszam pierwszego. I Blaga też ej, pierwszy. Zabiłem zdrajcę. Furman był zdrajcą. Jak do góry powiedziałem, panowie, w tej chwili. Nie no, to idźcie pierwszy, ja tam nie idę. Tam no jak, detektyw czeka pierwszy? Proszę tutaj... No. Blaga też za to. Tak tutaj będziemy stali. Proszę tutaj usiąść. Przedyskutujmy problem. Blaga uciekł. Jak uciekłem, jak tu jestem. No, a on do mnie strzelał też w sumie. Ej, dobra, ktoś ale żyje dla mnie Bloody taki jest, kurde, no, tutaj. No na górze żyje. Nie żyje. Nie żyje flotar. Tutaj jest Furman. No Furmana ja zabiłem, Furman jest zdrajcą. Detektywie, musisz podjąć decyzję. No nie, no Bloody dla mnie śmierci na odległość. To no. No dobra, to go zabiję. Zabijcie niewinnego. Zabiłeś o kurde. To teraz muszę ciebie zabić w takim razie. Nie mnie, jesteś smutna nóżka z ja nie wierzę po prostu. Dobra, teraz zrobię to, co mój poległy przyjaciel, który mógł mówić prawdę. O nie! Ale wy po prostu... Hejka. Jary, co tam? Co tam ludzie? Ile on jest? Jednak nie kłamał. Ja widzę flotara, który strzela do mnie, mówię, że on jest na górze. Nie, to nie, zabić mnie lepiej. Wiesz, no, jakby to powiedzieć, nie budzisz zaufania, no. Flotar, mówmy, masz kurwa ślimaka. A czemu nie chciałeś iść pierwszy? No, skoro nie masz dowodów, to nie możesz zabijać niewinnych. Nie miałem, ale zostało nas z kilku, musiałem podjąć decyzję. Manojek, ktoś musiał. Ktoś musiał umrzeć. Podjął decyzję ważną w życiu. Zresztą presja na mnie tutaj. Wiedzieliście, że jestem nowy, to presja tutaj była ostra. Od razu go przyciągnąć do nogi i przydusić.
Go presja. Ja się chowam, pierdziele. Pierdziele te wasze. Ale jeszcze żadnych strzałów nie słyszałem. Minęło 30 sekund, a jeszcze nie było strzałów. To no właśnie chcę, to powiedziałem. To dziwne. Nic, a co? Aaa, plaga jest, plaga na 100%, bo zwierzyczkę postawił. Nieprawda. Na samej górze jest. Ej, bio, plaga, dobra. To go na plagę. Słyszę strzały. Diabeł. Wyżej chyba. Jak? Leży. A może tobie nie będziemy ufać? Jezu. Mi nie będziecie ufać, ja jestem detektywem, pilny mnie, Bladi. Dobra, pilnuję cię. Kurwa? Łoo! Dobra, no jest kolejna jakaś. Dobra, to kto kwaś na górę dostaje na pyrę od razu. No. Stawiam, że Manojek nie żyje. O kurde! Dobra, ostatni Manojek został tylko jako jedyny. Musisz tu być. Manojek, a bez dowodów nie możecie! Bez dowodów zabił mnie, bez dowodów nie możecie. Harry Potter to wystarczający dowód. Ej, wiecie co? No, hejka. Ej, chodźcie tu na chwilę, to jest takie pomieszczenie, w którym jeszcze nie byliście. O, to brzmi źle. Nie, no nie jest. Ale chodźmy wszyscy. No dobra, to wejdę pierwszy. To jest tak. Sprawdzarka tu jest. Jestem sam. A dobra, diabeł. Gdzie wszyscy mogą się skupić. Jest. Nara, nie wyjdzie już. Chodź na chwilę, chodź, czuję się dobrze przy tobie. No idę. Tam pchnij go, niech tam siedzi. Zbadasz mnie? Tam siedzi, on teraz nie wyjdzie. Ja tu jestem. Ale dobra, ja gdzie pobiegłeś? Dobra, Flotar, przykro mi, nie jesteś tam już potrzebny, Flotar. No, dobra, ufać. O, dobre kurde. O, czyli jest. To a, widzisz? Jestem bezpieczny. No. To będę z tobą chodził i w razie czego wydawaj polecenia, okej? Nie mogę. Będę chronił nam tyły. Czekaj. Gdzie oni są? Teraz? Ej, kto to otworzył? No Słyszałem jakąś chyba granat czy coś? Cześć, Harry. Widzisz Furmana, który patrzy z tyłu bardzo na każdego? Widzę, tak się boi trochę, nie? Taki... O, dobra. Ej, detektywie, zamknąłem tego kazanca, zdrajcę, jest w środku zamknięty. Aha, no ja nie jestem. Kurwa, rzeczywiście. No, chodźcie na wycieczkę, możemy zobaczyć, jak wysoko sobie mieszka spokojnie. Bladi wcześniej też tutaj chciał mnie zamknąć, ale mu się nie udało. Chodźcie, no. patrzcie jak Flotara, żyje w klatce. Od... Kurde, panie detektywie. Powiem ci, że... Jak zwierzę. O, czemu strzelamy? Nie, ja strzelamy. Flotar, pokaż jak patrzyłem, czy można strzelać przez Flotar, pokaż jak żyjesz, jak zwierzę, pamiętaj. Plaga. Pokaż co jesz. Plaga jest prawdziwa. O nie, co się dzieje? To? Dwóch zamknęliście ty? Czemu plaga tu przerób? Jak diabeł do mnie strzelał? O. Nie zdążyłem. Ja nie byłem, ja jestem tutaj. Ja też jestem tutaj. Aha. No przecież to był tester! Ale przecież to był tester, człowieku! Wszedłeś do testera i mówisz, no przeszedłem. To nie był tester, to były zwykłe drzwiczki zamykane od zewnątrz. Ja byłem i Furman był jak coś. No.